jest milion złotych, czy to jest dużo, jak pan myśli? No to kas, panie. Co by pan zrobił z milionem złotych? Może o kamperze wysokiej, dosyć wysokiej klasy. Ja bym zmieniła chodniki na lepsze, ponieważ jeżdżę na desce. Podzieliłbym się z wnukami. Spłaciłabym kredyt hipoteczny. Wszystko, co bym wygrała, przeznaczam na dzieci. Maranina? To skarb pierwszy. Maranina. Szalone marzenie, najbardziej szalone marzenie. Zyski bym sobie zrobiła. No to za ten milion naprawdę... Dużo zysku. Znalazła raz pewna pani aparat do bani i tak dalej właśnie. I to mi akordeon mi pasuje, ale kornet, ten kornet mnie zastanawia. Krzysiu, miło mi bardzo. Dobrze cię widzieć znowu i witamy w Szczecinie. Ciebie też. Cześć. Cześć. Dobrze cię widzieć. Powiedz mi, dlaczego nikt nie może tego miliona wygrać? Nie wiem, ja trzymam kciuki bardzo mocno za to, bo chcę, żeby ktoś w końcu poczuł to samo co ja. Tak? Żeby mógł z nim o tym pogadać i w końcu on będzie tym aktualnym milionerem, bądź ona. Rozumiem. To nie jest tak, że naród jest coraz głupszy. Oby nie. Wierzę w ten naród, wierzę, że, że będzie dobrze. Dobra. Czesław, jak pamiętasz tę sytuację, gdy w Milionerach padło pytanie właśnie o ciebie i to za milion? Byłem z Marcinem, z kolegą z zespołu, byliśmy w takiej knajpie, gdzie graliśmy bilard i wtedy leciały milionerzy i padło to pytanie. Ta odpowiedź się dla niektórych wydawała bardzo jasna i łatwa, ale pamiętajmy, że w tej knajpie nikt nie wiedział, kto jest Czesław Mosin. To skąd mogłem wiedzieć, na jakim instrumencie gra, prawda? To było cudowne przeżycie i jestem dumny, że póki co to jestem jedyną prawidłową odpowiedzią. Jako młody milioner, ty się u nas rozwija, że milionerzy też u nas pracują w Polsce, nie siedzą, nie obijają się. Nie bała się pani pytania o wymagania finansowe, jak taki młody milioner do pani przyszedł? Szczerze, ten człowiek pracował na uczelni. Zresztą Krzysiek był skromny, myśmy się dowiedzieli to gdzieś tam pokątnie od znajomych, bardziej niż od Krzysztofa. Śmieliśmy się, milioner zrób to, milioner zrób tamto, to chyba nie bardzo mu to pasowało, także inne w cudzysłowie ksywy tutaj u nas panowały. Uwaga, uwaga, proszę o ciszę. Kamera. Dźwięk. Łącz. Zapisie. I akcja. Akcja. Cześć, witaj. Usiądź sobie wygodnie. Znam to miejsce. No właśnie, to chyba już kiedyś byłeś. Same dobre wspomnienie. Zostały ci jeszcze jakieś pieniądze? Niewiele, ale zostały. Do z miliona? Nie z żartami, ale zostały. Nie jest tak źle. Bardzo się cieszę. Pomogły, nie zaszkodziły. O, to dobrze, bo niektórzy twierdzą, że takie pieniądze szkodzą. Ja pamiętam tylko, że zrobiłem jeden fatalny błąd, który do dzisiaj mogę go oglądać. Mój błąd, mianowicie obiecałem, że jak ty wygrasz, to ja zatańczę. I niestety zatańczyłem. Właśnie wygrałeś milion złotych!